Ships Races, regaty, w których zwyciężają wszyscy. W tych wyścigach tak naprawdę nie chodzi o to, kto pierwszy przetnie linię mety. The Tall Ships Races to przede wszystkim wielkie spotkanie młodzieży z różnych zakątków świata. Historia imprezy sięga połowy lat 50. XX wieku. Anglicy postanowili znaleźć sposób na ożywienie odchodzącej w niepamięć tradycji. W 1956 roku zorganizowali pod patronatem księcia Edynburga pierwsze regaty starych żaglowców. Na trasie z angielskiego Torbay do Lizbony ścigało się 21 jednostek. Niektórzy z ówczesnych weteranów pływają do dziś. Regaty podparte ideą edukacji morskiej i przyjaźni między ludźmi z różnych stron świata od początku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Mimo upływu ponad pół wieku formuła nie wyczerpała się. Nadal najważniejsze jest to, by młodzi ludzie mogli się ze sobą spotkać, zabawić, a przy okazji popracować nad swoim charakterem, żeglując po morzu. Co najmniej połowa załogi musi składać się z osób nie starszych niż 25 lat. Każdy etap kończy się kilkudniową festą w innym porcie. W trakcie regat załogi częściowo wymieniają się między sobą po to, by się lepiej poznać. Szczecin przez 4 dni gościł 4000 marynarzy i oficerów. W Polsce regaty znane były pod jeszcze inną nazwą – Operacja Żagiel. Więcej mówi ona w Trójmieście niż w Szczecinie. W dużej mierze dlatego, że kiedy w 1972 roku legendarny Dar Pomorza wygrał regaty, 2 lata później Gdynia została nagrodzona finałem imprezy. Rywalizację z innymi portami wygrała jeszcze dwukrotnie, organizując finał w latach 1992 i 2003. Żaglowce wyruszały w kilkuetapową podróż po europejskich portach. W tym roku wszystko zaczęło się 5 lipca w mieście duńskim. Potem jednostki popłynęły do Kotki w Finlandii, a następnie Sztokholmu. Etap do stolicy Szwecji był tak zwanym etapem towarzyskim. Tutaj nastąpiła wymiana załóg. Żaglowce w zależności od wielkości podzielone są na kilka klas, w których rywalizują o zwycięstwo. W ubiegłym roku w klasie C wygrała szczecińska jednostka Dar Szczecina z reprezentacją Szczecina na pokładzie. Najbardziej jednak liczy się nagroda przyznawana przez kapitanów. Otrzymują je załogi, które w czasie całej imprezy okazują się najbardziej sympatyczne i fair play w stosunku do rywali. Kiedy my byliśmy na tej imprezie z naszą kamerą, wszystkie żaglowce przygotowywały się do wypłynięcia na pełne morze. Nie żałujemy tej wizyty. Mamy nadzieję, że i Państwu nasz materiał dostarczy wiele emocji.
Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym: gdzie ta Kelia, przy niej ten ja? Gdzie ta Goja, wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Kelia, przy niej ten ja? Gdzie ta Goja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy i przed siebie gnam. Gdzie ta Kelia, przy niej ten ja? Gdzie ta Goja, wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Kelia, przy niej ten ja? Gdzie ta Goja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Przeszły lata zapyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, ale dalej marzy o załodze ten samotny łeb. Gdzie ta Kelia, przy niej ten ja? Gdzie ta Goja, wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat?